po raz kolejny w szczecińskiej Natural Skin Clinic spotykamy się z doktorem Łukaszem Kozakiem. Zamierzamy przyjrzeć się zabiegowi, który jest nowością na polskim rynku medycyny estetycznej. Karizma to biostymulator na bazie kolagenu typu pierwszego. Pozyskiwany jest z nici jedwabników. Charakteryzuje się wysoką biozgodnością. Kolagen zawarty w tym preparacie jest tożsamy z ludzkim kolagenem. Preparat Karizma jest biostymulatorem bazującym na stymulacji organizmu do regeneracji, tworzenia kluczowych dla elastyczności i jakości skóry włókien kolagenu i elastyny. Jest to pierwszy na polskim rynku preparat oparty o rekombinowany kolagen ludzki. Znajomość sekwencji genu dla jednego z białek jedwabnych, serycyny, pozwoliła na zastąpienie go genem kolagenu typu pierwszego. W wyniku tej zamiany jedwabniki syntetyzują kolagen, który podany do skóry poprawia stan macierzy zewnątrzkomórkowej. RH kolagen jest w 100% bezpieczny, dobrze tolerowany i nie powoduje reakcji alergicznych. Przywraca naszej skórze jędrność i elastyczność. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego daje lekki efekt wypełnienia. Zaletą tego produktu jest brak chemicznych środków sieciujących. Jest naturalny. Jeszcze jedno pytanie. Dla kogo jest preparat Karizma i czy występują jakieś przeciwwskazania do jego użycia? Biostymulator Karizma poleciłbym dla pacjentów, którzy mają wiotką skórę oraz chcą w lekkim stopniu przywrócić jej objętość i lekko poprawić wolumetrię. Można z nim zredukować zmarszczki, blizny, rozstępy oraz blizny potrądzikowe. Przeciwwskazaniem do zabiegu są aktywna opryszczka, ciąża, laktacja, także cukrzyca i infekcje w miejscach podania preparatu. Zawsze zwracamy uwagę, czy preparat jest oryginalnie zapakowany, tak? Mamy jedną sterylną strzykawkę i dwie sterylne igły oraz naklejki dla kartę dla pacjenta oraz na kartę zabiegową. I mamy gotowy preparat. Ja Ci bym tu podał tak, parę takich małych depozytów, masz tą kość tu wyraźną, żebym Ci podał po 0,1 w 4 takie miejsca, żeby tu tego policzka Ci mocniej do góry nie podciągać. Koło ucha, kąt żuchwy i tutaj brodę, to co no. Ci przeszkadza. I dałbym tutaj liniowo. W zależności od wskazań, Karizma podawana jest techniką mezoterapii lub techniką liniową wsteczną przy użyciu igły lub kaniuli. Zabieg nie wymaga znieczulenia ani rekonwalescencji. Oczywiście skóra uprzednio była zdezynfekowana i lekko to rozmasujemy. Teraz troszeczkę to pieczę, tak? Ale ja wolę robić punktowo niż kaniulą, bo jest mniej traumatyczne dla pacjenta, prawda? Zaczynamy drugą stronę. I tak samo, ja sobie chwytam tutaj kość. Podamy też takie 4 depozyty po 0,1 litra w odstępach takich 1,5-2 cm. Tu mamy osiągnąć takie lekkie działanie wolumetryczne.
preparatu mamy całe 2 ml, więc mamy czym dzielić. No i tutaj akurat w przypadku pacjentki ostatnie 0,2 podajemy w bruzdy nosowo-wargowe. I jeszcze lekko rozmasujemy. Nie bolało? Nie. Pierwsze efekty są widoczne bezpośrednio po zabiegu. Są to efekty lekkiego wypełnienia i wolumetrii. Natomiast ostatecznych efektów spodziewamy się po około 3 tygodniach. Protokół Charisma zakłada wykonanie 2 zabiegów w odstępie 1 miesiąca. Po 4 miesiącach zalecane jest wykonanie zabiegu przypominającego, nie jest on jednak konieczny. W zależności od wieku, stylu życia i jakości skóry, efekty zabiegu utrzymują się od 6 do 12 miesięcy.